całość z zapakowaniem elity polskiego wojska, elity no, władz polskich do jednego samolotu, to było sprzeczne ze wszystkimi przepisami. Dzisiaj oni mówią, no proszę, Kaczyński jest winny, ponieważ wziął do samolotu za dużo ważnych ludzi. Ale przecież przedtem oni robili te wszystkie numery z odmawianiem samolotu. Konsekwentnie działając przez parę lat z odrzeniem Kaczyńskiego spowodowali, doprowadzili do tego, że nagle się okazuje, że ten samolot tam zepsuty, ten nie może lecieć, tak dalej. Panie prezydencie, jest tylko jeden samolot. I spędzili to władzę, to rząd Tuska spędził wszystkich tych ludzi do jednego samolotu. Że elita polskiego państwa znalazła się w jednym samolocie, nawet gdyby nie było żadnego innego podejrzenia, żadnych innych faktów wskazujących na złą wolę ze strony rządu, to za tą decyzję ci ludzie powinni przynajmniej stracić władzę. No, wybierają się tego, więcej, oni oskarżają Kaczyńskiego, że to Kaczyński wziął tych oficerów i działaczy politycznych sobą. To jest naprawdę skala bezczelności. Ale tu znowu powiem, gdyby nie te bezczelne media, które codziennie jątrzą, znieważają, insynuują, przedstawiają tego prezydenta w złym świetle, no to, że powiem, ludzie by wyszli chyba na ulicę i zaprotestowali przeciwko temu. Nie wiem, ja przyznaję, że ta łagodność, jaką Polacy tolerują tą propagandę antysmoleńską, mnie zadziwia, a czasami mnie to po prostu wstydzi.